Witajcie na kanale Krakowskie Windy. Dzisiejsza awaria jest dosyć prosta, ale pamiętaj, nigdy nie próbuj naprawiać windy na własną rękę. Po przyjeździe zastałem kabinę na parterze. Sprawdzam, czy ruchoma podłoga się ogina. Często bywa tak, że podłoga zablokuje się i wtedy nie da się przywołać windy z innego piętra. Dźwig odczytuje to, jakby ktoś był w środku, a że drzwi kabinowe nie są zamknięte, to winda nie ruszy. Sprawdzam więc, czy dźwig ruszy ze mną w środku. Jak widać, ani drgnie, więc ruszam do maszynowni na piąte piętro. Podchodzę do szafy sterowej i od razu rzucają mi się w oczy nieświecące się przekaźniki. Przekaźnik B świeci się, gdy cały obwód bezpieczeństwa jest w porządku, a przekaźnik S, gdy zamknięte są wszystkie drzwi szybowe. Szukam na schemacie, gdzie mogę zewrzeć drzwi, szybko przykładam zwierkę i słychać kliknięcie przekaźnika. Bingo, oznacza to, że na pewno przerwa jest na drzwiach szybowych. Zaczynam sprawdzenie drzwi od samej góry. Po zasymulowaniu ich zamknięcia gaśnie lampka przywołania, której niestety nie nagrałem. Oznacza to, że właśnie na tych drzwiach jest przerwa. Jak widać, przeciwkontakt jest trochę brudny, a to już wystarczy, żeby napięcie na końcu obwodu drzwi było na tyle małe, że przekaźnik się nie załączy. Czyszczę kontakt i przeciwkontakt. Czynność tę powtarzam również na każdym przystanku, żeby być pewny, że nie będę tu musiał jutro przyjeżdżać do takiej samej awarii. Jak widać, na innych przystankach praktycznie wszystkie kontakty i przeciwkontakty są czyste. Małej poprawy potrzebowały drzwi parterowe. Wracam do maszynowni i przy okazji robię przegląd napędu. Sprawdzam, czy jest wystarczający luz na luzowniku hamulca oraz czy olej znajduje się w panewkach silnika oraz w przekładni. Tym razem wszystko jest prawidłowo, więc nie muszę nic dolewać. Jak widać, wszystkie przekaźniki się już świecą, a przed wyjściem upewniam się, czy odłożyłem wszystkie zwierki na miejsce, gaszę światło w szybie i w maszynowni, zamykam drzwi i idę do windy. W kabinie sprawdzam jeszcze profilaktycznie, czy działa stop i czy po otwarciu drzwi kabinowych dźwig zatrzymuje się. Wszystko jest w porządku, mogę spokojnie zostawić dźwig użytkownikom. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.